Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, prawie w środku wakacji, już mniej dni zostało, bo już jest dzisiaj 11 sierpień, ale Jezus mówi nam o przebaczaniu. Cóż to ma znaczyć? W jakim miejscu w życiu Kościoła jest przebaczenie? Kiedy mamy wątpliwość, możemy sięgnąć najpierw do modlitwy, którą nauczył nas Jezus Chrystus, gdzie powtarzamy każdego dnia: przebacz nam nasze winy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć: Panie, jeżeli my nie odpuszczamy, to i Ty nam nie odpuszczaj. My wiemy, że Pan Jezus nie stawia takich warunków, ale każdemu odpuszcza winy. Każdemu przebacza jego grzechy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że On przyszedł na świat niewiele mniejszym od aniołów nas uczynił. Przyszedł jak każdy z nas, urodził się, wychowywał, pracował, a potem cierpiał i umarł w okrutny sposób. Został wysłany z nieba w sposób wspaniały i piękny. Maria przyjęła go pod swoje serce i wydała jako Zbawiciela. Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić, aby odpokutować za nas, za nasze winy i abyśmy dzięki uczestnictwie w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu mogli korzystać z tego wielkiego sakramentu pojednania i przebaczenia. To tylko dzięki zasługom Jego męki, Jego śmierci, chwalebnego zmartwychwstania możemy nieustannie wracać na nowo do Boga, bo On nam przebacza grzechy. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie mieli sakramentu pojednania. Gdyby Jezus w Wielki Czwartek nie ustanowił kapłanów, nie ustanowił Eucharystii i by nie posłał na cały świat, jakże to wielka radość dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie, że możemy uklęknąć w konfesjonale i wyznać swoje grzechy. Wiele osób ma swoich spowiedników. Niektórzy jeżdżą daleko, aby tam uzyskać odpuszczenie grzechów przez posługę sakramentalną kapłana. Każdy kapłan też w seminarium jest zachęcany, aby dwa razy w miesiącu się spowiadał. Ja jeżdżę do ojca Mariana Jezuity na Królewską. Każdy z nas ma swego spowiednika, aby znał oblicze i aby prowadził, żebyśmy mogli nieustannie wzrastać i korzystać z tego wielkiego daru przebaczenia. Ale to przebaczenie ma drugą stronę monety. Pierwsza jest piękna: Pan Bóg nam przebacza, idź i nie grzesz więcej. Tak jak Jezus mówił do tych, którzy pełni grzechów przychodzili prosząc o uzdrowienie, najpierw odpuszczał grzechy.
odpuszczają Ci się Twoje wszystkie grzechy, idź i nie grzesz więcej. Albo weź swoje łoże i idź do domu. Tak powiedział do paralityka. I my słyszymy te słowa w konfesjonale, nasze przebaczenie. To jest ta pierwsza strona medalu, a druga jest taka, że my mamy przebaczać. My mamy przebaczać. Jak On nam przebaczył, tak my powinniśmy przebaczać. I tutaj Jezus dał piękny przykład w przypowieści o niemiłosiernym słudze. Była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który zobaczył pobitego człowieka i wziął na swoje bydle, na swego osła i zawiózł do gospody, gdzie dał pieniądze, aby opiekować się nim, a powiedział, będę wracał, jeżeli wydasz coś więcej, zwrócę ci. To nie był Żyd, to był Samarytanin, właściwie wróg, ale człowiek, który potrzebował pomocy, który był pobity i który sam nie był w stanie sobie pomóc. My wszyscy jesteśmy obdarowani łaską przebaczenia przez Boga, ale czy my potrafimy przebaczać innym? Właśnie chciałem wrócić do tej pięknej przypowieści, kiedy Jezus opowiada, że jeden z królów zaczął się rozliczać ze swoimi sługami i przyszedł jeden, który był mu winny 10 tysięcy talentów. Potężna, zawrotna suma. I kazał go razem z żoną, dziećmi sprzedać, żeby w ten sposób odzyskać dług. A ten zaczął uniżony prosić o przebaczenie. Ten mu przebaczył. Ale zaraz, kiedy wyszedł od króla, spotkał kolegę, który też pracował w tym królestwie i też był służącym. I wtedy już pełen siły i mocy poczuł, że jest wolnym człowiekiem, bo nikomu nie jest nic winien. Mówi, oddaj coś winien. A ten miał tylko 100 denarów. Denar to dniówka robocza. Ten prosił go, okaż miłosierdzia, a ten mówi nie. I wtrącił go do więzienia. I kiedy się król dowiedział od współsług, kazał go wtrącić do więzienia. Kochani moi, żeby nie było tak, że my otrzymujemy przebaczenie od Boga, a sami nie chcemy przebaczyć. I to w wielu wymiarach to się odnosi. W naszych rodzinach zacznijmy. Jak często jesteśmy skłóceni. O drobną rzecz pójdzie i latami, a nawet kilka razy byłem na pogrzebach, gdzie nie było wnuków, bo dzieci się pokłóciły o majątek. Dzieci nie przyszły i nie przyszli wnukowie. Bo źle ojciec podzielił, bo nierówno mama zapisała w testamencie wszystkim. A nieraz w domu rodzinnym żyjemy w tak bardzo niezdrowej atmosferze, bo albo matka z córką, albo teściowa z synową, albo wzajemnie wszyscy mają dużo do siebie
przykrości do okazania i dużo zarzucenia i nie potrafią przebaczyć sobie, rozmawiać ze sobą. A są nawet przypadki, o których w telewizji słyszymy, że ktoś jest tak zdenerwowany, że nie przebaczy i używa ostrego narzędzia, aby pozbawić kogoś życia. Dlatego dzisiaj chcemy spojrzeć na ten świat, w którym żyjemy, jako na świat, który jest napełniony miłosierdziem od Boga. A siostra Faustyna światu przypomniała, że Jezus jest pełen miłosierdzia, że wszystkim przebacza, że kocha każdego z nas, że pragnie, abyśmy wszyscy byli zbawieni, że chociażby nasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Ale musimy podejmować również pracę w naszym codziennym życiu, w naszym przebaczaniu. Bo słowa takie, jakie nieraz słyszałem, pracując w okolicach w Rubieszowie, w okolicach, nigdy nie przebaczę do grobowej deski. To nie są chrześcijańskie słowa, bo przecież korzystamy z tego wielkiego miłosierdzia i modlimy się: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niech więc to spotkanie dzisiejsze będzie wielką modlitwą dziękczynną za przebaczenie naszych grzechów, jednocześnie prośbą, abyśmy sobie wzajemnie potrafili przebaczać. A wtedy na pewno Bóg miłosierny przebaczy nam nasze grzechy i zaprosi nas do domu Ojca. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, ile razy mam Mu przebaczać? Panie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam Mu przebaczać? W tym świętym miejscu, w domu Boga, siostry i bracia, nie sposób mówić o Bożym miłosierdziu. Bożym miłosierdziu, które nie zna granic, które jest tak wielkie i potężne, bowiem Bóg pochyla się nad każdym z nas, nad każdym grzesznikiem. I my też, kiedy stajemy przed Bogiem, jesteśmy Jego dłużnikami, bowiem to Bóg ściąga z nas wszelką winę, wszelki grzech i daje nam nowe życie. Ale dzisiejsze słowo mówi nam, siostry, bracia, o tym, czy my również potrafimy okazać Boże miłosierdzie. Czy jesteśmy miłosierni? Dlatego to pytanie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam mu przebaczyć? To pytanie jest ciągle aktualne. Ile razy mam przebaczyć? Liczba 77 oznaczała liczbę nieskończoną, czyli zawsze, w każdym momencie naszego życia mamy przebaczać drugiemu człowiekowi. Czy w ogóle potrafimy spojrzeć okiem miłosierdzia Bożego na osobę, która nas krzywdziła, która przyczyniła się do naszego bólu, naszego cierpienia, naszych łez? Czy potrafimy spojrzeć z miłością, pomimo tego wszystkiego, na drugiego człowieka? Bo Bóg tak na nas patrzy. Bóg w każdym momencie naszego życia patrzy na mnie, na ciebie, poprzez pryzmat Bożego miłosierdzia, bo bardzo nas kocha. I wiem, drodzy siostry i bracia, że często jest trudno wybaczyć człowiekowi, który nas zranił.
który nas przekreślił. Ale właśnie Bóg daje łaskę. Jeżeli modlimy się do Boga, jeżeli Jemu zanosimy ten ból, te rany, to i my jesteśmy wtedy podobni do Boga, bo Bóg da nam taki dar, da nam łaskę wybaczenia. Bóg udzieli nam tego daru. I chciałbym wam przytoczyć historię młodej kobiety, Magdaleny, którą kiedyś miałam okazję poznać podczas rekolekcji. Opowiadała, że kiedy była młodą dziewczyną, w pewnym momencie ojciec odszedł z ich rodziny. Zostawił ją, całą rodzinę, mamę, dla obcej kobiety. I ona mówi, że nie rozumiałam tego. Dlaczego to zrobił? Dlaczego zostawił moją mamę, moje rodzeństwo, zostawił nas? Żyliśmy w bardzo trudnych warunkach. Żyliśmy bardzo biednie. Ale w sercu moim była ogromna nienawiść do swojego ojca. Jak on mógł to zrobić? Dlaczego, Panie, to zrobił? Ciągle zadawała sobie to pytanie, ale ta nienawiść była z roku na rok coraz większa. I dopiero kiedyś podczas rekolekcji usłyszała słowo o wybaczeniu, o Bożym miłosierdziu. I zaczęła się modlić o łaskę. I pewnego roku, po dłuższym czasie, to trwało latami, Bóg dał jej to światło, dał jej łaskę przebaczenia i zaczęła się interesować, gdzie jest jej ojciec. Okazało się, że tamta kobieta go zostawiła, popadł w alkoholizm, trafił do więzienia i ona udała się do tego więzienia i powiedziała ojcu: tato, kocham cię i wybaczam ci wszystko to, co nam zrobiłeś. I mówi, w ciągu jednej chwili wielki ciężar został zniesiony z jej bark. To jest świadectwo życia prostej dziewczyny. Może każdy z nas w życiu przeżywa podobne sytuacje. I Bóg daje nam łaski, Bóg daje nam łaskę wybaczenia. To pamiętajmy też o tym, że wybaczenie drugiemu człowiekowi jest dla nas zbyt trudne. My po ludzku nie damy sobie rady, żeby przebaczyć, żeby tak po prostu z sercu wybaczyć drugiemu człowiekowi. To jest zbyt silne. Możemy mówić słowami, że wybaczyłem temu człowiekowi, że rzeczywiście mu wybaczyłem, ale gdzieś w sercu ten gniew, ta złość, ta nienawiść czasami pozostaje. Spójrzmy chociażby na osobę świętego Jana Pawła II, kiedy został postrzelony przez Ali Akcze równo rok, niecały rok po tym wydarzeniu, udał się do więzienia i powiedział mu, że ci wybaczam. Wybaczam ci to, co zrobiłeś. Oczywiście osoba, która nas krzywdziła, nie zawsze będzie w stanie zrozumieć tej naszej intencji. Nie zawsze będzie potrafiła przejąć tego daru wybaczenia. Ale ważne jest to, że my będziemy wolni od tego zła. Bo niewybaczenie, siostry i bracia, często występuje przeciwko nam. Często to zło niewybaczenia powraca z podwójną siłą przeciwko nam i atakuje nas to zło. Dlatego jeżeli w sercu dzisiaj czujesz, że komuś nie wybaczyłeś, że masz w sercu jakąś ranę, to każdego dnia od dziś
módl się o łaskę przebaczenia, bo Ty jesteś za słaby. Ja, każdy z nas, nie ma takiej osoby tutaj w świątyni, która by sama siebie potrafiła wybaczyć. Tę łaskę daje Bóg, bo to jest silniejsze od nas. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, do modlitwy. Do modlitwy o łaskę przebaczenia. Siostry, bracia, dzisiejsze słowo, które pięknie nam pokazuje, jaki jest Bóg względem nas, jak bardzo nas kocha. Zobaczcie, jaki byśmy nie popełnili grzech, co byśmy złego nie zrobili w ciągu chwili, jeżeli szczerze idziemy do konfesjonału i wyznajemy swoje grzechy, Bóg w ciągu chwili nam wybacza. Bo Boże miłosierdzie jest niepojęte, jest ogromne. Jeżeli rzeczywiście zapłaczemy nad swoją historią, nad swoim życiem, nad swoim grzechem, to w ciągu chwili jesteśmy uwolnieni i rozpoczynamy nowe życie. Bóg daje nam taką niesamowitą łaskę. I dlatego dzisiaj to wszystko, co leży nam na sercu, to wszystko, co jest dla nas trudne, może czasami niepojęte, niezrozumiałe, zawierzajmy Panu Bogu. Najpierw pojednajmy się z Nim w sakramencie pokuty i pojednania, później pojednajmy się z naszym bliźnim, drugim człowiekiem, który nas skrzywdził. I dopiero wtedy przyjdźmy tutaj do ołtarza Chrystusowego, aby wzmocnić się ciałem Chrystusa. Dzisiaj psalmista śpiewał: wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Dziękujmy Bogu za dar Bożego miłosierdzia, za to, że zawsze z tak wielką czułością i miłością spogląda na każdego z nas. Amen.